Boże, witam wszystkich. Cieszę się, że jest tylu zainteresowanych, żeby posłuchać o naszych męczennikach i o naszych misjach. Moje wystąpienie ma być wstępem takim dla następnych prelegentów. Kiedy mówimy tak dużo w tym roku o sługach Bożych, Zbigniewie Strzałkowskim i Michale Tomaszku, może ktoś dojść do wniosku, że to jedyni nasi misjonarze, o których warto mówić. Więc dlatego ta refleksja pierwsza dzisiejszego spotkania ma pokazać prawdziwy kontekst, że te misje, które nasza krakowska prowincja Franciszkanów prowadzi, są w tej chwili bardzo rozległe. Jest 50 misjonarzy, którzy pracują w tym momencie w różnych krajach misyjnych. Także w Peru, także w Pariakoto, tam gdzie rozpoczynali pracę nasi błogosławieni wkrótce bracia. Więc chcemy pokazać na początku właśnie te wszystkie miejsca. Film, który przygotowaliśmy w sekretariacie misyjnym, jest takim błyskawicznym przejściem przez te wszystkie placówki, które obsługują nasi misjonarze. Ponieważ jest to skoncentrowane tak bardzo, dlatego pewnie po pierwszym obejrzeniu, wysłuchaniu pojawi się wiele różnych pytań na ten temat i oczywiście tam nie wszystko zostało powiedziane. Jest dużo więcej do powiedzenia o tych wszystkich placówkach. Więc dlatego po wyświetleniu filmów będę odpowiadał też na wasze pytania. I jeszcze pewna krótka refleksja w ogóle na temat, dlaczego poszli na cały świat z Krakowa ci misjonarze. Więc zapraszam teraz do obejrzenia filmu, a potem do zadawania licznych pytań. Tak, prosimy o światło.